Drodzy Państwo, w muzycznej audycji wspomnieniowej, jaką jest radiosatysfakcja, nie sposób nie pogadać za którymś razem o pocztówce dźwiękowej, czyli o tym fenomenie, dzięki któremu cała Polska usłyszała po raz pierwszy Beate, Białego Misia, zakochanego klauna, córkę grabarza, piosenki Małego Władzia i co tam jeszcze? Dzięki pocztówce dźwiękowej te piosenki rozchodziły się w milionowych nakładach, choć oficjalna, Oficjalne radio udawały, że ich w ogóle nie ma. A tymczasem każdy dancing, każda studniówka, każdy ogródek w Krynicy czy w Ciechocinku tętniły tymi nutami. Kiedy ich słuchałem już przy trzeciej, chciałem rwać sztachetę z płotu i komuś przydzwonić w ryło. Niestety mieszkam w bloku i mógłbym tylko próbować wyrwać rurę od kaloryfera, pisał ostatnio entuzjastycznie w sieci pewien współczesny zbieracz, oferując część kolekcji na wymianę. Te piosenki nagrywały i tłoczyły małe firemki ulokowane w przybudówkach, w piwnicach, w garażach. Stemple na pocztówkach głosiły na przykład nagrywanie dźwięku na pocztówkach l Praśniewski, ulica Toruńska 2, Elbląg albo pracownia pocztówek dźwiękowych T. Serafin, Myślenice. Albo studio listów dźwiękowych TON, albo studio nagrań dźwiękowych MARIA POŁAMANY, i tak dalej, i tak dalej. Technologia była taka, że dźwięk nagrywano w komórce o gabarytach budki telefonicznej, żeby uniknąć pogłosu, na magnetofon MELODIA, a potem dźwięk nanoszono na tworzywo. Pocztówka dźwiękowa to nie jest wynalazek Polski, bynajmniej nośnik zwany flexi disk był w latach 60. zjawiskiem ogólnoświatowym, choć właściwym raczej dla biedniejszych części świata. W Związku Radzieckim przykładowo ukazywały się listy dźwiękowe, zwukowe je pismo, a płyta była dopięta do broszurki z tekstem, na przykład pieśni ludowej. No bo jazz czy rock'n'roll tłoczono w podziemiu, nanosząc nagranie, kopiowane z radia, na klisze rentgen. I taka płyta wytrzymywała no, najwyżej z 10 odtworzeń na adapterze. Z tym, że była to muzyka, o którą naprawdę chodziło. Bo pocztówki dźwiękowe dołączane do oficjalnych gazetek sprzedawanych w kioskach, takich jak Krugozor czy Kołobok, zawierały piosenki, a to Demisarusosa, a to Mireille, Mathieu, a obok tego na przykład odgłosy startu rakiety kosmicznej Wostok, albo na przykład mowę komputerową, czy odgłosy kosmosu, cokolwiek mogłoby to w Związku Radzieckim oznaczać. We Włoszech na podobnych pocztówkach, a nazywały się ...la Cartolina Kekanta z ckliwymi widoczkami z Capri czy, czy, czy z Rzymu... ...publikowano głównie przeboje, również ckliwe, festiwalu w San Remo. W Stanach była to moda przejściowa i służyła głównie do tego... ...by zarejestrować własne nagranie piosenki, poprzedzić je dedykacją... ...i wysłać mamie na urodziny, jak to zrobił Elvis... ...kiedy jeszcze pracował jako kierowca ciężarówki. W Polsce kariera pocztówki była wręcz zawrotna, ponieważ nasza oficjalna fonografia... Nie nadążała za apetytami publiczności. Technologię nagrania na tworzywie zwanym Winidurem opracowano w zakładach pronit, w pionkach, a następnie jej sekrety wykradziono, żeby kręcić interes na boku. W jednym z reportaży o tamtych czasach czytamy: Dźwięk rejestrowano diamentowym rylcem na folii celuloidowej zakupionej za dewizy w Niemczech, którą nalepiano za pomocą rozcieńczonego kleju butapren na papierowe pocztówki o wymiarze 14 na 9 cm wyprodukowane przez biuro wydawnicze Ruch w cenie złoty 50 a po przecenie za 20 groszy. Pocztówki były dostępne w kiosku albo w centrali Ruchu. No i repertuar. Państwowe instytucje fonograficzne trwały w wiecznym letargu. No dość powiedzieć, że pierwszą skromną składankę Beatlesów wydały dopiero w roku 79. Na okładce widzieliśmy rysunek Waldemara Świeżego. A tu w garażu pracowała taśma produkcyjna. Nagranie z radia na magnetową szpulowy, przepisanie na fonograf i z następnego dnia płyta ruszała na bazary całej Polski. Napisy na tych płytkach też są warte uwagi, bo pozostały w pamięci jako świadectwo tak zwanej ortografii ludowej. I tak tytuł piosenki Karin Stanek, tato kup mi dżinsy spodnie. Zapisano słowem gymsy, tak jak Państwo słyszą, a zespół Blues i Mitch zapisano fonetycznie też, tak jak Państwo słyszą, jako blues i mitch. Od tych amatorów po 10 latach, czyli od roku mniej więcej 73, zaczęli się uczyć zawodowcy. I pocztówki zaczął wypuszczać państwowy potentat, Krajowa Agencja Wydawnicza. Ich pocztówki kupowało się po pierwsze w kopercie. A po drugie, miały one za tło urocze obrazki, na przykład kotka, który próbuje się wygramolić z kojca, Zachód Słońca nad Bałtykiem, czy bukiety kwiatów jakby wprost ze stolika telewizyjnego koncertu Życzeń. A do tego fotki z Kuligu, portrety wesołych Kresnali i sceny tańca z Bójnickiego. No i psy, bardzo wtedy modne, a najmodniejsze rasy to były koli czy Hart Afgański. No i te państwowe pocztówki zawierały także przekaz reklamowy, bowiem lansowały na przykład ciągniki z Ursusa, Coca-Colę, czy ośrodki praktyczna pani z województwa koszalińskiego, ewentualnie sprzęt AGD. Zmierzch pocztówek dźwiękowych przyszedł wraz z końcem lat 70. i miał bezpośredni związek z upowszechnieniem się nowego nośnika dźwięku, taśmy magnetofonowej, szpulowej i kasetowej, no, na której można już było pomieścić znacznie więcej muzyki. Taśma się odwijała, otwierała się nowa epoka.